Trwa budowa sali gimnastycznej w Gumniskach. Uczniowie publicznej szkoły podstawowej będą ćwiczyć w pełnowymiarowym obiekcie przystosowanym do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Inwestycja wyniesie ponad 7 milionów złotych. Prace postępują na budowie hali sportowej w Gumniskach, co mnie bardzo cieszy. Idą zgodnie z harmonogramem. Bardzo solidny i bardzo dobry wykonawca, który jest gwarantem tego, że te prace będą przebiegać właśnie zgodnie z planem. Przypomnę, że już wybudował kilka akurat obiektów kubaturowych u nas w gminie, w bardzo dobrej jakości, w bardzo dobrym stanie i one funkcjonują. Natomiast jedno słowo komentarza, jeśli chodzi o tę inwestycję, bo ja się bardzo cieszę, że ta hala powstaje w Gumniskach właśnie tutaj przy szkole. 2-3 lata temu, kiedy byłem jeszcze wicestarostą, bardzo dużo rodziców, również nauczycieli tutaj z Gumnisk przychodziło do mnie jako wicestarosty z prośbą o interwencję, żeby właśnie budować halę tutaj, bo ówczesny wójt Rokosz uparł się, żeby budować tą halę za Orlikiem, za kościołem, 500 metrów od szkoły. I powiem szczerze, ten pomysł był co najmniej nietrafiony. Hale buduje się na wiele lat, na kilka pokolej, a nie doraźnie. I tak de facto skazałoby się te dzieci na codzienne wędrówki, na zajęcia wychowania fizycznego. Przy pogodzie, niepogodzie, deszczu, mrozie, na codzienny marsz 500 metrów w jedną stronę i powrót. A tutaj jednak przy szkole to będzie funkcjonalne, przede wszystkim dla dzieci i dla nauczycieli. I będą mogli realizować tą podstawę programową z zajęć wychowania fizycznego w sposób komfortowy i dobry po prostu. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Także bardzo się cieszę, że akurat powstaje to tutaj i mogę powiedzieć, że dołożyłem kiedyś swoją cegiełkę do tego właśnie, żeby to tutaj powstało. Presja ma sens, nawet nie będąc na urzędzie, tylko słuchając głosów rodziców, słuchając głosów mieszkańców i przede wszystkim odpowiadając na te realne potrzeby, bo tą realną potrzebą była właśnie hala, która ma służyć i być komfortowa dla najważniejszych użytkowników, czyli dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Gumniskach. Termin realizacji pierwszego etapu to wrzesień 2025 roku. Obejmuje on prace rozbiórkowe istniejącej części budynku oraz budowę nowej sali do stanu surowego zamkniętego. Gmina Dębice otrzymała dofinansowanie na to zadanie z Polskiego Ładu, opiewające na 3 600 000 zł. Cieszy, że mamy piękną pogodę i możemy zgodnie z harmonogramem wręcz wyprzedzać harmonogram w pracach, które się toczą przy tej sali. No, jest to ostatnia miejscowość, która takiej sali w lepszym stanie odrestaurowanej nie ma. Będzie to sala z nawierzchnią taką, która zapewni bezpieczeństwo dla dzieci, które będą mogły te zajęcia, czy to WF-u, czy dodatkowe zajęcia spędzać właśnie w szkole, właśnie na tej dużej sali. Planujemy, że w przyszłym roku będziemy wykonywać drugi etap prac, ponieważ ten, który w tym momencie się toczy, to jest tylko część budowlana, stan surowy, zamknięty. Gmina tutaj nie przewidziała tak jakby środków na wyposażenie tego, ale myślę, że tutaj we współpracy z Radą uda się nam na przyszły rok zapewnić środki, aby tą salę wykończyć i jak najszybciej wprowadzić dzieci do środka. No bo wiadomo, że chciałyby pewnie już teraz po wakacjach z tej sali skorzystać, ale to się jeszcze nie uda, ale będziemy wszystko robić, żeby już w przyszłym roku udało się to zrobić, mimo tych napiętych terminów i harmonogramów. No jest ponad 150 dzieci tutaj w tej miejscowości, w tej szkole podstawowej, licząc również przedszkolaków uczęszczających do tej szkoły. Liczę, że wszyscy będą mogli korzystać, a samo wykończenie wykonawcy, który wykonuje te prace, myślę, że będzie dosyć sprawnie przebiegać, bo już w tym momencie widzimy ten dobry kontakt z wykonawcą i jednocześnie dobry postęp zgodnie z harmonogramem, który nawet wyprzedzają bardzo mocno. W budynku powstanie hala sportowa wraz z szatniami, sanitariatami, pomieszczeniami technicznymi, magazynem sprzętu sportowego oraz stołówka. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo budowlano-usługowe Handbud.